Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi przypowieść o gospodarzu, który rozdał miny i o trzech sługach. Dwóch pomnożyło ten dar, który otrzymali od gospodarza, a trzeci powiedział sobie: boję się mojego pana, wiem, że on jest surowy, dlatego żeby nie stracić tej miny, schowam ją, nie będę nic z tym robił. I w naszym życiu często jest tak, że pozwalamy lękowi przemówić w naszym życiu, że boimy się, że coś stracimy, że ktoś nas osądzi, że ktoś coś o nas powie, zamiast rozwijać samych siebie, rozwijać te dary, talenty, które mamy. Zatem może dzisiaj warto poprosić Pana Boga o dar pokoju serca, o dar odwagi, o to, by nie przejmować się tym, co mówią inni, ale rozwijać to, co we mnie dobre i piękne. Dobrego dnia.